Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy kolejny dzień, mamy piękny, słoneczny dzień. Jesteśmy w Nazare i pokażemy wam troszeczkę więcej tego miasta, bo ostatnio pokazaliśmy wam tylko i wyłącznie ten surfing, nie? I te wielkie fale. A teraz już wszyscy wyjechali, jest dużo spokojniej, dużo mniej ludzi, więc przejdziemy się po mieście i pokażemy wam, jakie to jest ładne miasto. Ale jeszcze się najpierw muszę ogolić. Także jeszcze kawka, golenie i dopiero wtedy pójdziemy. Już dawno się nie goliłem. Musiałem przerwać golenie i wyskoczyć w samych majtkach, bo jacyś goście podobno przechodzili koło nas. Znaczy, przejeżdżali jacyś goście na koniach, więc postanowiłem ich nagrać. Robisz już kawkę? Zrobiła się? Kawka się uzupiła, no. Zaraz naleję. Gotowy. Piękny i młody. Kawusia zrobione. Kawusia? Obrigada. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w Nazare i Nazare znajduje się w miejscu, które nazwane jest Srebrnym Wybrzeżem. Widać tam w ogóle wyspy. Wow! Pierwszy raz je widzę. Ha! Ale to nieważne. W każdym razie jest Srebrne Wybrzeże. Mam dwie teorie dlaczego. Albo chodzi o te góry, które jak są zamglone mają taki szarawy kolor z poblaskiem, albo chodzi po prostu o tę pianę, która i tę właśnie wodę, która dobija do plaży i ma też taki srebrny kolor. Może to o to chodzi. W każdym razie tu i teraz jesteśmy na punkcie widokowym, czyli po portugalsku Miraduro. Wspaniały widok na tą dolną część Nazare, na plażę, która też jest zwana Nazare. Wokół są fajne knajpki, można dobrze zjeść, wypić pyszną kawkę. Niedaleko znajdują się windy, żeby zjechać na dół. Właściwie winda, czyli taki tramwaj. A za mną są także schody. Można sobie zejść po schodach i jest to dłuższy spacer i powrót jest dosyć ciężki dla osób, które zaniedbały swoją kondycję fizyczną, ale można zejść, można się tam tędy też dostać. My idziemy teraz na główny plac. Nazare jest teraz bardzo znanym turystycznym kurortem, znanym przede wszystkim z tych słynnych wielkich fal, ale jest przede wszystkim i zawsze było wioską rybacką, stąd te piękne łódki. I zobaczcie, tam pan ma takie bardzo, bardzo stare zdjęcia przedstawiające właśnie rybaków powracających z łowu. W tym garnku, który widzicie za mną, pani wypieka kasztany, ponieważ w Portugalii kasztany zawsze się jada w jesieni i w zimie na różnych marketach, na różnych placach, także
Ciekawe, ale właśnie w takim wypiekanym, malutkim piecyku to pierwszy raz widzę, bo zawsze są takie takich większych piecach. No. Często parają się tym cyganie po prostu, także często widać takie śniade twarze, które mają jakie sklecone piece i smażą i pieką. Nie wiem, czy to jest smaż, czy pierwsze. Ale istotna informacja... Jeszcze nie próbowaliśmy w ogóle, może spróbujemy. No, myślę, że tak, ale chodzi mi też o to, że chciałem pokazać, że ta pani, która tam jest za mną, która to wszystko obsługuje, ona ma na sobie, słuchajcie, 7 kiecek. 7 spódnic? Znaczy nie wiadomo, czy 7, ma kilka na pewno. Są spódnice czy sukienki? 7 spódnic ma, a zaraz wam powiem dlaczego. Okay. Kasia zamówiła właśnie kasztany u pani. Pani je przyrządza. Za chwileczkę będzie mieć świeżutkie i pyszniutkie. A ja wam w tym czasie opowiem o tych spódnicach. Chodzi o to, że to była kiedyś wioska rybacka i kiedy rybacy wypływali w morze w połowić ryby, to ich kobiety na znak takiej tęsknoty ubierały codziennie jedną spódnicę, no i doszło aż do 7 spódnic, 5 i 7. I teraz taka tradycja jest kultywowana i teraz te miejscowe panie, które tutaj pracują i sprzedają różne tam rzeczy, one też mają na sobie 7 spódnic. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Aha, ja nie wiem jak tu jeść. Nagrywamy Kasi pierwszego kasztana. A gorące. Musisz po prostu to rozłamać i zjeść środek. Bez tego otoczki się nie je. Ojej, oczywiście się już ubrudziłam. Ciekawa. Fajna. Jak smakuje? Kurczę, trochę bób przypomina, taki zasuszony, jakby taki duży zasuszony bób. Ale bez tego bobowego, charakterystycznego smaku, tylko takiego po prostu nasiona. Trochę słodkie, ale trochę słone też zarazem. Przyjemne doświadczenia. Ja też spróbuję. Ja kiedyś jadłem kasztana już w życiu, ale zjadłem niedobrego. Nikt mi nie powiedział, że mogą być niedobre kasztany i tam ten był czarny. I było to tak okropne. No ja chyba też kiedyś jadłam, ale... chrupiące! Myśmy je w domu chyba tata kupił kiedyś i nie umieliśmy tego zrobić. Więc pamiętam, że nie było to jakieś, nie zapadło mi w pamięć w ogóle. Pycha. Ale... nie to słodkie? Trochę słodkie, a trochę słone. Trochę słone. Ziemniaka też przypomina. Aha. Jest jakiś ziemniak, no. Fasolowy ziemniak. Bardzo dobre. Warto spróbować. Polecam. Dalej znajdujemy się na głównym placu Nazare. Tutaj, jak widzicie, toczy się życie, a za mną znajduje się sanktuarium Matki Bożej Nazar z Nazaretu, czyli Nossa Senhora de Nazaré. Jest to bardzo ważna świątynia nie tylko tutaj dla okolicznych mieszkańców, ale dla całej Portugalii i często przybywają tutaj właśnie mieszkańcy, Portugalczycy, by się modlić w tym kościele. W środku znajduje się figura Matki Bożej. Jest ona zrobiona z drewna. Matka Boża trzyma dzieciątko Jezus. Jak mówią podania, legendy, opowieści, ta figura przybyła tutaj z Nazaretu. Różne są podane daty, obawiają się od IV do VIII wieku, że ta figura tu została sprowadzona. Jedna z legend mówi nawet, że tą figurę wyrzeźbił sam Józef. Jak jest naprawdę, pewnie się nie dowiemy, ale te opowieści na pewno pobudzają wyobraźnię. No i ta figura jest tak ważna, że ta miejscowość, w której się znajdujemy, Nazare, właśnie przyjęła swoją nazwę od Nazaretu, skąd pochodzi wspomniana figura.
z ryneczku, który jest tam, idziemy przed siebie do latarni morskiej, którą mieliśmy już okazję widzieć parę dni temu, ale wtedy były te zawody, więc nie mieliśmy okazji wejść na latarnię. Teraz mam nadzieję, że to się uda. Jeśli tu kiedyś przyjedziecie i zobaczycie naszą naklejkę, dajcie nam znać, wyślijcie nam zdjęcie albo nas oznaczcie. Dzięki. Mam dla was jeszcze jedną legendę. Na kapliczce, którą widzieliście przed chwilą, widać było mozaikę, która przedstawiała rycerza jeźdźca właściwie na koniu, jelenia i Matkę Bożą. I właśnie z tym wiąże się legenda. Kiedyś tutaj te okolice były zamieszkiwane przez jelenie i pewien człowiek, pewien rycerz na koniu ścigał jelenia, żeby go upolować. I właśnie to działo się tutaj, była mgła. No i tak się stało, że ten jeleń spadł z klifu, a w pogoni za nim jeździec też spadł. I w momencie spadania wezwał Matkę Bożą i w tym momencie zahamował, zatrzymał się w ostatniej sekundzie. Dzięki temu rycerz nie spadł. No i właśnie na tą pamiątkę powstała ta kaplica. On ją zniósł i tam jest także figura Matki Bożej w podziękowaniu za uratowanie życia. Gdybyście się zastanawiali, skąd się wzięły te przebrane panie, to już okazuje się, że dzisiaj jest Halloween, bo dzisiaj jest 31 albo 30 października. 31. I no wiecie, jest Halloween, więc świętują. I od razu wam powiem, jaka jest pogoda teraz w Portugalii. Mianowicie za dnia jest 20 stopni, wieczorami się robi chłodno, tam nie wiem, 15 może stopni, może trochę mniej, ale ogólnie jest bardzo ciepło. Jak na ostatni dzień października jest bardzo ciepło. Słonecznie, jeden dzień padał deszcz, wtedy, kiedy były te zawody, to było tak pochmurnie, ale tak to przez 89% miesiąca jest tak jak teraz. Prawda, Kasia? Prawda. Jest bardzo, bardzo przyjemnie. Krótki rękaw za dnia. Słońce grzeje bardzo mocno. Także nawet w tym okresie listopadowym, październikowym można się tu wybrać na taki krótki weekend, żeby troszeczkę tego słońca poczuć i jakby naładować witaminkę D. Przyjeżdżajcie do Portugalii, przyjeżdżajcie. Czekamy na was. Jesteśmy już pod latarnią. Kiedyś to nie była latarnia, kiedyś to był fort. Normalnie fort, który bronił tutaj linii brzegowej. W tym momencie, poza tym, że jest latarnią, jest już muzeum. W środku muzeum surfingu znajdują tu się deski surfingowe znanych surferów. Wstęp jest za 1 euraska. Mam nadzieję, że można wyjść na dach.
Jesteśmy teraz w dolnej części Nazare. Właściwie te zabytki, które mieliśmy Wam teraz dzisiaj pokazać, już Wam pokazaliśmy. One się znajdują w tej górnej części, która nazywa się Sitio. Nawet, że tu napiszemy, jeżeli tak, się pomylisz. Sitio, bo tak nazywała się wieś, która tam kiedyś była. Pokażemy Wam jeszcze parę obrazków tutaj z dołu, bo jest tu bardzo pięknie, jest taki lizboński klimat, są kafelki, piękne domy, ale już nie będzie naszego gadania. Także do zobaczenia potem w samochodzie. Tak. Kończymy dzisiejszy wieczór, zapadł zmrok. Dzisiaj jest w ogóle pełnia, taka wielka pełnia, ale za chmurami jest księżyc, więc wam pokażemy go. Dziękujemy bardzo, że byliście z nami. Mam nadzieję, wam się podobał dzisiejszy odcinek. Kasia, chcesz coś dodać? Że dziękuję. Pozdrawiam was wszystkich bardzo serdecznie i przesyłam wam słońce, bo dajecie nam znać, że tego słońca wam już brakuje w Polsce, także mamy nadzieję, że złapaliście go trochę w tym odcinku. Do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się.